ściągaj to z głowy teraz. Dlaczego? Bo teraz jest poważna sprawa. Teraz jest o świętach. Co robisz, Kasia? Pozuję z babeczką. Cześć wszystkim, tam was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy dla was świąteczny, tak? Jesteśmy wprost spod choinki. Będziemy do was mówić i będziemy opowiadać o naszych świątecznych wrażeniach, przeżyciach, wspomnieniach oraz odczuciach związanych ze świętami. Tak. Ja też powiem ci. Nie oszukasz. Pytanie numer jeden. Czy wyjeżdżasz gdzieś na święta? Ja na święta nie wyjeżdżam, zostaję tutaj w mieście naszym Lublin. Tak jest. Spędzamy święta z rodziną. Często też jeździłam do mojej siostry do Anglii, ale w tym roku jednak zostaję, bo ja nie lubię się rozstawać, jak nie ma Marcina. No ja powiem wam, że teraz chyba spędzę u dziadków Wigilię, więc ciężko mi powiedzieć, bo to jeszcze jest wszystko takie ruchome, ale zazwyczaj jestem tutaj w okolicach, nie wyjeżdżam jakoś gdzieś daleko, nie mam rodziny rozsianej po całej Polsce, raczej wszyscy są tutaj w okolicach Lublina, więc ja raczej rzadko, raczej z najbliższą rodziną, tak. Więc na miejscu. Dwa. Co chciałabyś dostać na święta? Powiem wam szczerze, że ja lubię dostawać wszystko. Jakoś nie wiem, każdy prezent, który dostanę, sprawia mi radość. Czy to jest żel podprysznic, czy to są skarpetki, czy to są majtki, czy to jest balsam. Kolejny, piąty, dziesiąty. Ja zawsze się z tego cieszę, to jest zawsze coś takiego miłego dostać. Chociaż w tym roku zasugerowałam Marcinowi, że chciałam dostać nowy szlafrok w Ojszu albo w Nieluku, są bardzo ładne, więc tak mu sugeruję już od kilku dni, więc myślę, że chłopak złapie, inteligentny ogarnie temat. Więc tak naprawdę to tylko szlafrok bym chciała. Chciałabym też może dostać perfumy Chanel Chance, ale to jest dosyć taki drogi prezent, więc myślę, że bardziej może na urodziny, jak wszyscy się zużycie. I coś grzeczne. U mnie raczej, ja w ogóle tak jak ty powiedziałaś, ja lubię dostawać rzeczy do spania. Jakoś nie wiem, zawsze mnie to tak cieszy, jak dostaję piżamę jakąś tak. Fajną, szlafrok, jakieś fajne ciapy. Nie wiem, takie rzeczy domowe jakoś tak fajnie mi. I lubię też dostawać rzeczy typowo świąteczne. Wcześniej tak nie do końca tak miałam, ale lubię też dostawać na przykład, nie wiem, jakieś kubki świąteczne z Mikołajami. Jakieś w ogóle tematycznie do domu, tak? Do domu rzeczy, gwiazdki, pierdółki, tego typu rzeczy. Jakoś tak sprawia mi radość. Kiedyś bardziej byłam nastawiona na takie prezenty indywidualne, w sensie jakieś perfumy konkretne dla mnie. Coś tam konkretne dla mnie. Ale wiecie, no z wiekiem człowiek się zmienia i troszeczkę zmienia się punkt widzenia i teraz na przykład bym się już ucieszyła z czegoś właśnie do domu. Ale tak jak Kasia powiedziałaś, ja też się zgadzam. Dla mnie każda pierdoła, nawet najmniejsza, jest mile widziana i tak. Sam fakt, że ktoś chciał mi coś kupić, to jest bardzo miłe i takie bardzo, bardzo, bardzo fajne, że ktoś pamięta. Także u nas bez jakiegoś... Cieszymy się z każdej rzeczy. ...znaczenia. Pytanie numer 3. Na święta przynosi prezenty gwiazdka czy Mikołaj? Jak jest u ciebie? Ona zawsze przynosi gwiazdkę i zawsze tak. Jak już robi się zmierzch, to czekaliśmy, aż właśnie tak się ciemno zrobi, do pierwszej gwiazdki. I zawsze jakoś tak było, że ta gwiazdka przychodziła, jak ja na przykład byłam w kuchni, w łazience albo w swoim pokoju i nigdy ta gwiazdka nie przychodziła w tym momencie, kiedy ja była na przykład w dużym salonie, w dużym pokoju, w salonie, gdzie stała choinka i tam zawsze układane były prezenty. Zawsze ta gwiazdka przychodziła wtedy, kiedy mnie tam nie było. Tak, ja też zawsze nie mogłam tego rozgryźć, bo u mnie zawsze oczywiście były dwa, jak byłam dużo mniejsza, Mikołaj, no to swoją tak. Drogą, ale oczywiście pod choinkę przynosi prezenty gwiazdka. I tak ta gwiazdka te prezenty przyniosła, tak nagle wpadła do mieszkania, że ja akurat byłam gdzieś tam w łazience albo coś tam, jakieś rozkminy i nagle przychodzę, bach, prezent. Nie wiem, jak w ogóle mogłam w to wierzyć, no ale to tak bywa, wiecie. Moja siostra wierzyła w Mikołaja do momentu, jak nie znalazła listy Mikołaja na lodówce i moja mama próbowała jakoś wybrnąć z sytuacji, że och, wrócił, bo zły adres, nagle. No niestety nie przeszło, bo już była na tyle duża, że nie uwierzyła, także no śmieszne to są takie historie, ale u nas zdecydowanie gwiazdka, żaden gwiazdor, nic takiego, gwiazdka jak najbardziej. Ulubiona potrawa świąteczna. Ja lubię barszczyk, ale też to nie jest jakiś taki mój rarytas. Ja bardzo lubię karpia, bardzo lubię łososia, bo często u nas na zmianę w domu są zrobione albo karp, albo łosoś. Uwielbiam śledzie z gruszką, odkąd spotykam się z Marcinem, zawsze jem śledzia właśnie z gruszką. To jest tak genialne połączenie, takie nieoczywiste, to jest niebo w gębie. I czy coś jeszcze? Nie, ja ogólnie jem wszystko. Powiem, że nie za bardzo za jakimiś takimi kluski z makiem, coś takiego się je. Nie. Ja bardzo lubię pierogi, pod każdą formą i dla mnie pierogi z kapustą i z grzybami to jest mistrzostwo świata. W ogóle takie kapuściane rzeczy lubię strasznie. No właśnie, tak. Uwielbiam. Oczywiście śledzi, ryb. Nie przepadam za rybą po grecku czy za karpiem. Nie przepadam za rybami w ogóle. Ale właśnie pierogowe sprawy pod każdą postacią uwielbiam. Uszka uwielbiam. Barszcz czerwony też strasznie mi smakuje. Właśnie taki niezabielany, tylko prawdziwy czerwony barszcz. Znaczy ja też lubię,
ale to taki... Ja powiem wam, że jeszcze u nas tak się je śledzie pod pierzynką, czyli kładzie się śledzie, na to jest majonez, do tego jest posypane groszkiem zielonym i ser żółty. Takie niebowkie. Okej, okay, pytanie numer 5. Ulubiona ozdoba świąteczna? Ma, ja lubię poduszki świąteczne, o to chodzi. Lubię na przykład takie tutaj fajne ozdoby na choince, lubię świeczki, lubię jakiegoś rodzaju bieżniki. Ja tak naprawdę lubię wszystko, co jest związane z świętami. Ja mam obsesję na tym punkcie, też tak ktoś jest na swoim już, to tak lubi, żeby to mieszkanie tak właśnie fajnie wyglądało, tak, świątecznie było ozdobione, mnóstwo dekoracji. Także ja uwielbiam tak naprawdę wszystko, co jest, nie wiem, w Mikołaje, renifery, bombki, wszystko. Znaczy dla mnie w ogóle największy klimat świąteczny wprowadza choinka, bo na przykład ty już masz, tak, Kasia, u nas jeszcze nie ma. I pomimo, że tam jakieś akcenty świąteczne się pojawiają, tu i ówdzie, to choinka, jak jest w, tak, domu postawiona, świeża, żywa, pachnąca, dokładnie, piękna, ozdobiona, nieważne czy tam w takim stylu, czy w innym, czy zmiksowana, nie ma to znaczenia, ale jak jest choinka. Tak, to zawsze jest ten klimat. Tak, i ja zawsze pamiętam z dzieciństwa taką wizję w bloku, jak się wieczorem wracało do domu. Cały po prostu, tak, pion rozświetlony przez te choinki, które moja mama przynajmniej taką tradycję zawsze wyznawała, że musi stać w oknie choinka. No, to chyba wszystkie. Musi stać w oknie, tak ma być, i te po prostu choinki rozświetlały całe osiedla, i dla mnie choinka to jest taki symbol, no i dopóki nie ma choinki, nie ma świąt. Pytanie kolejne, czy dekorujesz swój pokój na święta? To tak się łączy do poprzedniego w zasadzie, no bo to chodzi, no ja chyba dekoruję o to. Tak znaczy jak mieszkałam wcześniej sama w swoim pokoju, miałam swój pokój w domu rodzinnym, to oczywiście dekorowałam pokój, różne ozdoby, poduszki, wszystko po kolei. W moim mieszkaniu teraz jest udekorowany cały salon, kuchnia, troszkę ozdób małych w sypialni, ale tak dosyć tak skromnie, ale dekoruję jak najbardziej, lubię, sprawia mi to przyjemność. Miło się na to patrzy, to cieszy oko i tak jakoś się robi lepiej na duszy. I wracając do domu i patrząc na te wszystkie ozdoby, oczywiście nie jest to najważniejsze, ale jakoś tak, no nie wiem, czuje się ten klimat, tak, świąt. Włączysz sobie później jeszcze kolędy i... Tak jakoś wiecie, w tym takim szarym życiu, takim nie wiem, wiecie, wraca się i chodzi się do pracy, chodzi się na uczelnię, do szkoły. Każdy ma swoje obowiązki, każdy ma swoje problemy, a to nagle się wraca do domu i tak jest radośnie, tak jakoś, nie wiem, taki ciepło. Jest ta choinka, świeczuszki się palą i tak... Choinko jest! Jest choinko! Nie mogę nagrywać w takich warunkach! Jak żyć? Panie prezydencie, jak żyć? Ci jest, nie możesz... No mam takie nogi zdrętwiałe przez swoje pomysły nagrywania na... A tobie nie drętwią nogi? Nie, bo ja mam... Krążenie dobre. Kolejne pytanie. Żywa czy sztuczna choinka? Oczywiście, że żywa. Może być najmniejsza, może być dosłownie 20-30 cm, ale żywa choinka to jest właśnie żywa choinka. To jest ten zapach, jest klimat. Można dotknąć codziennie albo co drugi dzień odkurzanie tych igieł, które spadły, ach, które doprowadzają ludzi do szału, no ale to co? Znowu te igły! Ostatni raz w tym roku jest tak, żywa choinka. Zobacz, z przyszłego sztuczna będzie. Ale zawsze jest żywa. Także u nas żywa choinka. Ulubiona piosenka świąteczna. Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta, coraz bliżej święta. Santa Claus is coming to town. All I want for Christmas is you. No, taka Mariah Carey, piękna piosenka taka. A z polskich? Bardziej kolęd? Ja bardzo lubię ten, że coś tam kopyta rwą w tych saniach, tak, pamiętasz? Okej, okay, pytanie kolejne. Czy w okresie świąt zmienia się twój styl? Chyba chodzi o ubrania. Ubranie. W tym okresie staram się ubierać elegancko. Jakąś koszulę nałożę białą, czerwoną, jakąś sukienkę ładną do pracy nałożę. Oczywiście w domu totalna swoboda, dresy, piżamy. Wykorzystuję ten okres, bamboszki na stopach, szlafrok, ciapuszki, kocyk i leżymy sobie pod kosyczkiem bardzo fajnie. Także zmienia się na taki bardziej elegancki. Nie, tak, bo ja kiedyś też tego, jak byłam mniejsza, młodsza, nie rozumiałam, bo zawsze mama mędziła, żeby mieć tą spódnicę i tą białą koszulę. Ja nigdy nie rozumiałam, jakie to ma znaczenie, a tak będąc trochę starsza, to mi się wydaje, że jednak no, strojem pokazujemy jakiś taki szacunek i podkreślamy tą wyjątkowość tej chwili, więc oczywiście jakieś tam przełamania są wskazane, nie wiem, jakieś takie wiecie, casualowe, luźne elementy codzienne, ale mimo wszystko fajnie i myślę, że też osobom, z którym się spędza święta, fajnie jak ktoś przyjdzie w koszuli i wszyscy przyjął tak elegancko, inaczej niż codziennie, więc to jest wtedy fajnie, ale oczywiście jak już jesteśmy po tej części oficjalnej, to myślę, że też każdy wygodniej i miło wskakuje w piżamy, w dresy, także to taka mieszanka, ale fajnie założyć właśnie jakąś białą koszulę, tak,
ładną sukienkę. Czy w twoim mieście spadł już śnieg? Nie, brak śniegu. Nie, w ogóle czy będzie, wiecie? Bo ja bym bardzo chciała, żeby był śnieg. Dla mnie święta bez śniegu. Tak, mogę jechać znowu na weekend na naszego wspaniałego... No ale zobacz, w niedzielę... No. O nie... We wtorek. We wtorek ma padać, ale jest cały czas temperatura 4, 2, 3 na plusie, więc śnieg się to nie utrzyma. Nie, nie będzie. Szkoda, podobno ma być 2015 był najcieplejszym rokiem w ogóle świata. W 2016 podejrzewam, że też taki będzie. Szkoda, bo ja jednak śnieżek lubię tak, na święta. Ja no ale to nic. Jaka jest twoja ulubiona kolęda? Przybierzeli do Betlejem pasterze, lolejże Jezuniu. Ja bardzo lubię Cichą noc, dla mnie to jest taka też najpiękniejsza. Ja ogólnie wszystkie lubię, to są takie kolędy, zawsze miło pośpiewać, więc ja jakoś tak nie jestem wybredna. Ja Cichą noc. Może maluszki to tak nie do końca umiem śpiewać. No bo to do kolęd też trzeba umieć śpiewać zawsze. Trzeba mieć też głos. Cicha noc jest taką zawsze, nie wiem, jakaś tak mnie wprawia w taki świąteczny nastrój tego właśnie całej tej nocy, takiej cichej, spokojnej atmosfery. Ostatnie pytanie to pytanie o film świąteczny. Film świąteczny, Kevin Sam w Nowym Jorku, Kevin Sam w domu. To ja standard. Właśnie przepadam. Ja uwielbiam Listę do M, część numer 1 obejrzałam też, dwójki jeszcze nie była. Ale powiem wam szczerze, że w okresie tym świątecznym jest duże mnóstwo polskich filmów, seriali, których się ogląda. Komedie. Non-stop, komedie typu Kogiel Mogiel, Sami Swoi, Kochaj albo Rzuć. Nie wiem, no różne są takie polskie filmy, które są zawsze i zawsze się je ogląda. Ja Kogiel Mogiel uwielbiam. Moja decyzja jest jakby nieodwołalna. Absolutnie. Moi drodzy, to jest tyle, jeżeli chodzi o świąteczny tak. Tak troszeczkę się, wiecie, wygupiłyśmy, takie jesteśmy. Wcale, że nie. Trzeba trochę radości w tym. Pewnie, i luzu, no nie? Luzu, oczywiście. Ja kocham moją, to jest taki pudding angielski, czy nie? To jest pudding? Tak, to jest pudding angielski, wspaniały, przywiozłam właśnie specjalnie z Anglii, żebyśmy mogły wystąpić w tym tagu właśnie w takiej ozdobie takiej dekoracji świątecznej. No to mam nadzieję, że tak świąteczny wam się spodobał, że taka świąteczna atmosfera gdzieś tam powoli kiełkuje, bo w sumie do świąt jeszcze trochę czasu zostało, no ale wprowadzamy powoli ten świąteczny nastrój. Mamy nadzieję, że tak wam się spodobał i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa! No poczekaj, nie ściągaj mi tego zdjęcia, musimy zrobić ładne, piękne. A ja może teraz robić puddingiem? Nie, bo to jest pytanie... Zobacz, mi bardziej pasuje do koszuli. Ściąg. Mogę już robić zdjęcie. Będziesz się kręcić tak 500 razy. No robimy już. Czekaj, wiesz co, ja muszę go na drugą stronę trochę przesunąć. No, tak, sobie. O. Weź te nogi. Koniec! Tak.